Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj piękny dzień mamy, słoneczko świeci. Idealne, aby się wybrać trochę w teren, do lasu, żeby przetestować mój najnowszy gadżet, którym jest monokular marki Vortex, model Solo 10x36. Zapewne z wielu Was korzysta ze sprzętu optycznego typu lornetka, luneta. Ja miałem lornetkę z Delta Optics, bardzo fajny sprzęt. Jednak lornetka jest dość dużym i ciężkim sprzętem. Z tego tytułu też po zakupie użyłem jej może za 2-3 razy właśnie na lotnisku w Pyrzowicach. Potem już przez ponad rok czasu leżała w szufladzie i w ogóle nie używałem. Postanowiłem ją sprzedać i kupić monokular. Mieści się w takim etui podręczne, mieści się w każdej kieszeni, czy to w kurce. Ma mocowanie też na pasek, można sobie zamocować na spodniach, czy na, nie wiem, na plecaku, na jakiś inny uchwyt. Gabarytowo, jak widzicie, no, zdecydowanie mniejsze niż lornetka. Wiadomo, że możliwości daje mniejsze, ale to no, tak wygląda. To jest monokular. Wiadomo, że optyka będzie mniejsza niż w tradycyjnej lornetce, bo to jest akurat średnica 36 mm. Powiększenie 10 razy. Więc w sumie jak na taki sprzęt uważam, że to wystarczy. To ma być sprzęt zabierany okazyjnie na jakieś wycieczki piesze, w góry. W sumie nawet na plate spotting też mogłyby się przydać. Małe poręczne mieści się w jednej ręce. Oczywiście mocowanie też jest tutaj na smycz. Możemy sobie powiesić na szyi. Ma pierścień ostrości. Chodzi troszeczkę może ciężko, ale może i to dobrze. Może z czasem się troszeczkę wyreguluje. Sprzęt jest wodoodporny, jak zapewnia producent. No jak widzicie, no główną zaletą to są gabaryty, rozmiary i waga. Nawet idąc gdzieś w góry, mamy załadowany cały plecak. Mamy, nie wiem, 10-15 kg. No nie ma miejsca już na lornetkę. To jest dodatkowe co najmniej pół kilo do plecaka. Widać przez nią bardzo fajnie. Powiem szczerze, że przemierzałem się do zakupu modelu podstawowego z Vortexu. To jest model 10x25 mm. 25 mm oczywiście chodzi tutaj o tą optykę po drugiej stronie. Jednak no, jest dwukrotnie tańszy od 10x36. Jest troszeczkę mniejszy, troszeczkę lżejszy. Największą wadą jest nie ta optyka po tej stronie, czyli średnica, tylko wizjer. Jest znacznie mniejszy ten wizjer w tym modelu 10x25, co powoduje, że ciężko okiem wycelować tak, żeby nie winietowało. 10x25 wydawało mi się zdecydowanie uciążliwy w użytkowaniu. Głównie właśnie pod kątem tym, że ciężko było tutaj okiem wycelować. Wiadomo, że pole widzenia było mniejsze, ale nie aż tak bardzo. Wydaje się, że ten pierścień będzie ciężko operować, ale jak już troszeczkę się wyrobi, to nie ma problemu. Odpowiednio go chwycić. Tutaj nawet taki wypust jest, żeby lepiej się trzymało tutaj palcem. Spokojnie można operować jedną ręką. Jest tutaj też taka możliwość chowania tej części zewnętrznej tutaj przy wizjerze. Nie jestem pewien dokładnie do czego ona służy, ale chyba mi się wydaje dla tych, co używają okularów. Ale mogę tylko zgadywać, bo w instrukcji nic nie jest napisane. Przydałoby się pójść bardziej w teren górzysty, bardziej otwarty, taki, który pozwoliłby mi poobserwować bardziej odległe obiekty. Wtedy dopiero będzie widać, jak fajnie ten monokular sobie radzi w terenie. Tutaj jestem w lesie, wszystkie obiekty dookoła są dość blisko mnie, także to powiększenie 10 razy działa tak średnio.
Tutaj mamy z monokularem, a tutaj bez. Tak przybliża. Tak więc jeżeli jesteście fanami pieszych wędrówek, czy to w góry, czy w poszukiwaniu bunkrów, czy na inne outdoorowe aktywności, myślę, że takie coś wystarczy spokojnie. Lornetka, tak jak mówiłem, jest duża, jest ciężka. Wszystko zależy od zastosowania. Dla mnie, no, tak jak mówiłem, najważniejszą rzeczą to są gabaryty i waga. Dziękuję bardzo Wam za uwagę i zapraszam do następnych filmów.